Lola, pomóż mi z tym praniem, okej? Zaraz, mamo. Czego szukasz? Ładowarki do AirPodsów, tak nie będziesz wiedziała. Może sprawdzić w szufladzie, tam w szafce. Mamo, już sprawdzałam. Sprawdź może jeszcze raz. Mamo, mówię, że... I co? Znalazłaś? Wiesz, że za takie rzeczy jeszcze 200 lat temu spłynęłabyś na stosie, prawda? Nie wiem, o czym mówisz, córeczko. Mami. Tak? Zobacz, filmik śmieszny taki. Ale, czekaj, załóż okulary. O, wygląda jakby jak Zygmunt. A o co tutaj chodzi? No on bierze ten rower, będzie skakał. Oglądaj. A, ale to jesteś ty? Nie no, to taki koleś jest. Ale ty go znasz? Nie no, on jest z internetu. A to nie rozumiem, ale to ty nagrywałeś? To znaczy... Nie. No to powiedz koledze, że fajne i że pozdrawiamy. Może byśmy jutro po lekcjach skoczyli nad wodę, nie wiem, Łysy mówił, że będzie grilla robił, nie? No, a nie jest trochę za zimno? A co masz lepszego do roboty? Nie przeszkadzajcie sobie, ja tylko pranie powieszę. Mamo, serio musisz teraz? Oj, Paula, nie przesadzaj, jakby mnie tu nie było. Nie wiem, no, w sumie to jest dobry pomysł. Dawajcie. Paulina, nosisz jeszcze te majtki? Bo to chyba w ogóle moje były kiedyś, nie? Mamo! No co? Tylko pytam! Kiedyś tatuś lubił, jak takie nosiłam. Takie czerwone. Mamo! O, zobacz, co znalazłam! Twoje skarpetki do wypychania stanika. Używasz ich jeszcze? No co tam, mamo? Przemuś, ja wracam za chwilkę. Mięso na obiad rozmroziłeś, jak prosiłam? Mięso? Tak. Tęguje się, w sensie rozmraża się. A, no to super. To dziękuję ci. No, będę za 10 minut. Pa! Pa! 10 minut. O matko! Przemek, co się stało z tym mięsem? No właśnie nie wiem, no. Rozmroziłem i tak wyglądało to. Ja mówiłem ci, mamo, tata zresztą jeszcze częściej mówił, nie kupuj mięsa w dyskoncie, a ty nas nie słuchałeś. Wiesz co, dobra, to ty nic na ci nie mów, dobra? No dobrze, no. Niech to będzie taka nasza mała tajemnica. No, dobra. Paulina, przygotuj mi mikser z końcówkami do ciasta. Wstaw piekarnik na 225 stopni góra-dół z termoobiegiem. W międzyczasie włącz zmywarkę. Program 5 bez kostki. Aha, i blender mi przygotuj. Twardość 3 do rozdrobnienia orzechów. I jeszcze trzeba mięso rozmrozić. 300 gramów na autodefrost. Rozumiesz? Nie chcę teraz z nią gadać. Jak to się teraz wyłącza w tych telefonach? Weź mi pokaż. Czerwony, po prostu musisz przesunąć. Dzięki, córcia. Dla mnie to czarna magia. Nie ogarniam tego. To twoje pokolenie to jest super. Normalnie wszystko wie. Możesz mi podać ten palnik acetylenowy? Muszę zrobić creme brûlée. Używasz palnika acetylenowego w kuchni? No jasne. A jak bez tego zrobić dobry deser? Twoja babcia mnie nauczyła. Przecież to jest podstawa, nie? Dobra, bierzemy się do roboty, Paula. A, no i cyk, cyk, pyk. I bulisz mi 6 stówek, Przemo. Tam jest mój hotel. Ile? Stary, niemożliwy. Pokaż kartę. Bardzo proszę, chłopcy, ciasteczka. A, Przemku, lekarz dzwonił, wiesz, ma już twoje wyniki badań. Okazało się, że ty miałeś owsiki, dlatego ci tak pupa swędziała. Mamo,
Nie przy ludziach przecież. Ale przecież to są normalne rzeczy, nie ma się czego wstydzić. Każdemu coś dolega. O, sam mówiłeś, że masz takiego kolegę, który za kola mu się tutaj takie robią, no? O, albo ten drugi, co ma stulejkę i się wstydzi na WF chodzić. No, ten taki grubszy, śmieszny nawet. To są normalne rzeczy. Normalne rzeczy. To jaka była cena tego hotelu? A, nasze ziomalstwo, Przemku. Tak, bezcenne. Normalne rzeczy. Paulina, dlaczego nie przyjmujesz mojego zaproszenia na Facebooku? Mam, no ale po co? Przecież ja mam tam samych znajomych i swoje zdjęcia tylko. No ale chyba mam prawo wiedzieć, co się u ciebie dzieje, co? Dobra, przyjmę. Co to za zdjęcie z papierosem w ustach, moja panno? Masz szlaban, zrozumiano? Przemku, chodź na chwilkę, mi pomożesz. Co tam, mami? No weź mi tu, bo ja nie wiem, jak się telewizor włącza. No, tym dużym czerwonym guzikiem spróbuj. A który to? Ten, który ma napis on off, też bardzo duży. Ten? Mamo, to jest niebieski. No ale no to ja już nie wiem, który. No weź mi tu pomóż, no naduś tu. No, skąd ja mam o tym wiedzieć, no jak nie widzę dobrze? To załóż okulary sobie, czemu? No ty jesteś taki mądrala, tak? Będziesz tu matki patrzenia uczył. Działa? Dzięki. No, dziękuję, kochani, dziękuję. Przemuś, a jak tu się robi głośniej, żeby było? Mamo, mamy ten telewizor już 10 lat. No ale to ojciec zawsze wszystko ogarnia, no skąd ja mam o tym wiedzieć, no? To zobacz, tym do góry głośniej, tym do dołu ciszej. O, super, dziękuję ci, no. A Netflixa też tutaj włączę? Netflixa? No. Jasne, zawsze tym. O, cudownie kochany jesteś, chłopak. A obejrzę tutaj też Złotopolskich? Złotopolscy, co to są ci Złotopolscy? Przemku, jak ty nic o życiu nie wiesz, w ogóle na niczym ty się nie znasz. No jak można nie wiedzieć, co to są Złotopolscy, no? Ty czasem wyjdź z tej swojej groty, no, bo ty w ogóle nic o życiu nie wiesz, no. Jakiegoś kalekę życiowego wychowałam. Dobra, morda, pacaniaku, z klejtami. Jak nie masz skilla, to się nie prujesz, okej? Okay? Przemysław. Można grzeczniej do kolegi trochę? Kto to mówi? Jak to kto? Krystyna, twoja mama. Mama? Mamo, co ty tu robisz? My tu gramy w gry, idź stąd. Ale ja sobie patrzę, jak grasz w tego Rasta. No fajne to jest. Tylko po co do tych dzików strzelasz? A w tym domu, co budujesz, to masz taki sam bałagan jak w pokoju. No naprawdę, dziecko. Mamo, no błagam. A, i przepraszam, powiedz proszę swoim kolegom, że my mamy pralkę w domu. I wcale nie muszę brać w rzece, jak tu niektórzy sugerują. Moja stara nie pierze w rzece. Bez odbioru. Siemano, na kanale Jak to robić właśnie wystartował nowy serial o grupie nastolatków, no i będzie się działo. A my razem z Julką wystąpiliśmy w jednym z odcinków i... Wystarczy, że klikniecie w link w opisie lub tutaj na ekranie, żeby móc nas zobaczyć oraz zostawcie też komentarz, bo będziemy pojawiać się tam częściej. Jeszcze jak. Także siemanko jeszcze raz i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Pa, pa!